witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lortek, a to... O! Co się stało znowu? Dobra, to nieistotne. Wracamy, Zenek z porodówki. Załadujemy sobie robota. I tak, oto i jest właśnie... dzisiaj odcinek z Robocrafta, który był obiecywany nieco wcześniej. Aczkolwiek wymagało to mojej pracy i trochę okiełznania tego Robocrafta, gdyż weszły nowe patche. Są nowe patche, które może opiszę, o co w tych patchach chodziło. Chodziło o to, żeby zwiększyć wartość pancerza w poszczególnych klockach i to też zrobiono. Niestety okazało się to wielką klapą, to poprawiono, właściwie powrócono do tych wcześniejszych ustawień, ale to co ważne, działa nasadowe. Działom nasadowym zwiększono zasięg, co jest bardzo widoczne, a tym nasadowym... Czy nie, te są nasadowe? Moment. No właśnie, tym działom czołowym, od czoła, który się buduje, zwiększono zasięg, a tym drugim, czyli tym nasadowym, które można od góry albo je podwieszać, zwiększono damage. Co jest ciekawe, niestety nie wprowadzono jeszcze plutonów. Obiecywano to. Niestety to się nie udało w tym patchu. I teraz tak, oczywiście po każdym patchu są problemy. Gra się patchuje, niestety jest błąd z fixem. Ja zaraz wam powiem, jak sobie z nim poradzić, i to jest ważne, bo przedtem trzeba było usuwać logi ręcznie przez regedit. Teraz tego nie trzeba robić. Wystarczy, jest taki sposób pewien. Pewien użytkownik uświadomił mnie na jakimś forum. Teraz nie powiem, jakie to jest forum. Nie chciałbym też jakoś reklamować forum. Z jednym chciałbym zacząć współpracę, ale to może o tym później. I tak. Co wprowadzono? Aha, właśnie, a propos tego patcha i jak go sfiksować. Oczywiście, zamiast usuwania logów, możemy pobrać sobie, jeszcze raz wejść na oficjalną stronę FreeGem, tam pobrać sobie... kolejny raz Robocrafta i ten setup sobie odpalamy i instalujemy gierkę w tym folderze, w którym mieliśmy ją poprzednio. Pod czym ona nam się zacznie patchować i w zależności ile to jest mega. Niestety jest problem a propos patchowania i to jest chyba jeden z większych problemów Robocrafta na chwilę obecną. Jak sobie z tym poradzić? Otóż... patchowanie plików się laguje, w sensie zatrzymuje się ten patch plików, więc to co trzeba zrobić, jeśli widzimy, że tam dajmy na to jeden plik ma 21 mega i nie chce ruszyć po 20 sekundach dalej nam to patchowanie, wyłączamy sobie launcher, który nam patchuje i odpalamy go od początku. Takie troszeczkę na raty patchowanie, no ale zdecydowanie idzie szybciej niż w normalnym przypadku, bo czasem może nam się zatrzymać kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie. Jeszcze zmieniono. Od następnego patcha mają wejść plutony, to jest ciekawe. Poprawiona została ta mapa, czyli mapa Mars, więc fajnie. A to co to jest ta nie została poprawiona z tego co wiem. No i tyle. No, chciałem sobie przypomnieć jeszcze, coś było wprowadzone, ale nie jestem pewien. No właśnie te armory, czy to teraz jest... A właśnie, coś z radarem było wprowadzone, że... A czekajcie, weźmiemy sobie Q i sobie zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. No widzicie, te silników armory też zostały zmniejszone, czy cokolwiek w tych początkowych tierach. Właśnie, wprowadzono jakiś nowy tryb. Aha, boss fight, ale nie wiem na czym to polega. Zdecydowanie nie mam zielonego pojęcia. I teraz tak, mniejsze tiery, przy mniejszych tierach jest więcej robotów, więcej walki z robotami i tak dalej. No i właśnie ma wyjść jakiś Uber Super Patch kolejnym razem, który wprowadzi plutony i tak dalej, a później jeszcze po tym, że obiecuję już to od 2 czy 3 tygodni, wprowadzenie tego patcha z plutonami. Jakoś im to na razie nie wychodzi, ale nie ma co wymagać, bo oni i tak są zapracowani. To widać, że oni są... Co to jest w ogóle? Nieważne. Co to ma być? Dobra, to jest nieistotne. A kolejnym Uber patchem ma być... Właśnie. Dobra,
Zrobimy sobie. Okej, okay, powróćmy do naszego. To jest Zenek z porodówki. To jest nowy twór mój. Właśnie, bo ja nie wspomniałem. Ogólnie. No, miałem te problemy z mirilisem i z tym nagrywaniem, dlatego walnąłem ten odcinek taki z dupy trochę, że tak ujmę. Mówiący o tym, jak dokończyć tamtego robota, za którego wziąłem się, zabrałem się wcześniej. No i później mieliście jeszcze kilka, chyba z cztery odcinki, które pominąłem. Do tego już raczej nie wrócę, wrócę zapewne kiedy indziej. Tymczasem zbudowałem nowego robota. Mój nowy robot jest piękny, on po prostu wygląda pięknie. Zobaczcie na te piękne, okalające jego ciało, jego konstrukcje, klocki. I tak dalej, i tak dalej. Tym się zajmę, nawet lampę mu zamontowałem, co by mu smutne nie było. To jest drugi tier nadal, z tego co widzę, chyba że coś się zmieniło. Ale to zaraz zobaczymy we walce. A, jeszcze to co zmieniono, to czas oczekiwania na wejście do gry. Nie ma już tego licznika tutaj do góry, który nam brzęczał czasem. I czasem trzeba było się pospieszyć. Teraz po wciśnięciu 0 chyba, jeśli się nie mylę, po kilku sekundach jesteśmy gotowi do rozgrywki. Co cieszy. B, O, 0. To nie jest O, to jest 0. Tak mi się wydaje. Ale zobaczymy O. O, już jest. No to jednak to jest O. Tak czy inaczej, właśnie tak to się wszystko szykuje. Zawiadujemy sobie tego robota i teraz A, bo to nam pokazuje też ile w oczekiwaniu jest robotów z danego tieru. To jest też ciekawe, bo będziemy wiedzieć ile możemy czekać za rozgrywką ewentualną. Jesteśmy w tej właśnie poprawionej wersji gry. I to jest Zenek z porodówki, który pokaże teraz na co go stać. Będę musiał troszeczkę zwiększyć bitrate w renderingu, bo zdaje się, że troszeczkę przelagowuje. O! Nie, jest całkiem ładnie. Pojedziemy sobie właśnie teraz tak, zmieniono coś, co daje przewagę walki nad kapowaniem. I to jest całkiem okej, okay, tak mi się wydaje przynajmniej. O. Wiem. W ogóle wywaliło mi tu samouczki jakieś, jakbym nie grał w tą grę wcześniej. O, mój Zenek z porodówki jest bardzo przyjemny, bo ma podwójny napęd. Gdyby jeden zepsuli, to tam działa drugi. Jakby nie patrzeć. Coś się dzieje, bo nie mamy naszych oponentów. Nie ma. Chyba pojechali nam kapować bazę tamtą stroną. I to chyba wszyscy. Czyżby tutaj zjednoczenie, i to nie jest zjednoczenie Emiratów Arabskich. Czy tu zjednoczenie zaczęło działać? Co tutaj się dzieje? Dlaczego on we mnie wyrżnął? Dobra, nic. Puzianka. O. Idziemy załatwić, czy jedziemy na kapę? To jest motyw taki dosyć istotny. Nie mam tego zasięgu, nie czuję zasięgu, dobra. Widzisz, że podjechał. A, bo on już nie żyje, dobra. To dlatego nie mogę trafić, a i ten zielony celownik, który nam pomaga się. Właśnie, mam nadzieję, że zmienią celowniki. Jeśli to będzie jakoś tak w miarę otwarte, to myślę, że gracze poradzą sobie z tymi problemami sami. I będzie ok. O, już ktoś tam z naszych kapuje. Nie, to ktoś kapuje naszą bazę. I to może być problem. Dobra, wiecie co, ja zaryzykuję. Pojadę na kapa. I to będzie słodkie, bo jeśli... O. Jeśli się cofną i rozwalą, to my będziemy mieć kapa, nie oni. Mam kilka złotych klocków już zaimplementowanych w mojej konstrukcji. I to jest nice. No. Jedynym problemem tej gry to są właśnie te patche. Tak mi się wydaje. Ona jest nadal słodka. To jest nadal świetna produkcja. Kurczę, ja bardzo cenię tą produkcję. Ona jest po prostu genialna. No niestety chyba nie wygramy tego. Nie zdążą. O, jest. Coś się zadziało. Ktoś tam wjechał. Gdyby rozwalił, to mamy szansę wygrać. Ale musiałby rozwalić. Ktoś na pewno jedzie też do mnie. Trzeba uważać. Ktoś strzela tam. Gdzie to jest? Skąd ty strzelasz? Tu jest. Ja nie mam jednego działa, czy mi się wydaje? Odwróćmy się. Mam jedno działko. Ano. Wydaje się zostać znerfiony minimalnie. Ja sobie ucieknę, żeby nie zginąć. Żeby nie dać mi fraga. Tak zwany pies ogrodnika, tak. Ot, i tyle.
Nie udało się wygrać, ale zobaczcie, ile dostałem. Kurczę, to jest fajne. Aha, dostałem za ten. No i punkty technologiczne. Punkty technologiczne. I zobaczmy, czy może jest coś, co można zbadać. Nie, wydaje mi się, że nic się za bardzo nie zmieniło chyba w tej mapie. Znaczy, nie odczuwam tych różnic. Pewnie coś się zmieniło, ja tego nie zauważam. Trudno. O. I teraz tak. Wyjdziemy sobie w te drzewko technologiczne i zobaczymy sobie, czy coś doszło. O. A patrzcie to. Weszły nowe klocki. No nie miałem pojęcia. Do czego będą potrzebne takie klocki? One są dosyć dziwne. Co to jest? To jest jakby tak zestokowane. A, to może być całkiem przyjemny klocek. No on nawet może nam pomóc w pewnym sensie jakby uaerodynamizować nasz pojazd. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Armor 20, naprawdę? A, to ma armor 20 teraz. Poczekajcie, muszę zobaczyć w ogóle, jak się te zmieniły tutaj. O. Armor 20, to chyba miało 5 armoru, tak? Armor 20, armor 25. O, to widzicie, to mało opłacalne to jest teraz. Te zielone klocki przynajmniej. Już te złote, już te właśnie złote chyba są bardziej opłacalne. Ale czy to znaczy, że one są tańsze? Nie, nie są tańsze. Dobra, to co ja chciałem kupić sobie przy tym moim pojeździe ciekawym, to przede wszystkim na samym początku koła. To są koła, które skręcają. To są koła, które napędzają. Te dwa muszę wymienić, ale ja będę wymieniał co chwilę na lepsze. Czyli robimy movement i najlepsze dostępne moje kółka. Właśnie, bo jeszcze muszę zobaczyć inwentor i zobaczyć, czy posiadam jakieś kółko fajne. Nie posiadam żadnych kółek fajnych, więc będę chciał sobie je zaimplementować tam. Na razie w działka nie inwestuję, chociaż widzę, że szybko strzelność tych działek się zmniejszyła. To boli, ale można przysnajpić, tak mi się wydaje. Teraz pytanie, co jakbym tam zamontował radar? Czy to by mi coś dało? Czy to by dało dużo, czy w ogóle by nic nie dało? Tak, mogę kupić sobie taki. O. One skręcają i jeżdżą na dodatek. No drogi, nie wiem, czy kupować kółko takie jedno. O, bo zobaczcie, bo ja mam też, mogę kupić działko takie fajne i sobie zamontować je. Tylko nie wiem, czy to mi zwiększy tier. W ogóle zwiększył mi się tier, ja miałem to na drugim tierze. To jest problem. Trochę. Nie ukrywam. Dobra. Zerkniemy. Chyba kupimy sobie działko, tak mi się wydaje. Najlepsze... Nie kupię sobie działka. Będę musiał troszeczkę zarobić, tak mi się wydaje. Czy ja mam takie działko jedno? Czy to jest to działko, czy to nie jest to działko? Muszę mnie ściągnąć, nie chcę mi się tego robić. Dobra, ale zerknijmy jeszcze raz. O, tu. Nie mam takiego działka. Mam to i to. Czyli musiałbym zbierać na to. Czy ja chcę zbierać na to, czy jednak może klocki? Chyba jednak klocki. Albo nie, lepszy wydaje mi się movement. Dobra, polecimy sobie jeszcze jedną ten mapę, tak zapoznawczo, bo wrócimy sobie do budowy naszych dziwnych konstrukcji. Do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale zobaczcie, jaki piękny jest ten pojazd. Ten pojazd jest po prostu epicki. Zobaczcie, tutaj ma sobie ładnie. Nic nas tutaj nie trafi za bardzo. Pamiętajcie, że od góry nas nic nie załatwi. Nie musimy tego zabudowywać, z tego względu, że te dwa klocki na samym spodzie są najbardziej ważne. I tu powinienem zamontować złote. Niestety nie mam złotych, mam zielone. Wolałem tutaj je założyć w tych miejscach. Właśnie gdzie jest działka montowane, żeby mi tak łatwo tego nie odstrzelili. O, i tyle. No i możemy sobie polecić jeszcze jedną. Wciskam 0 i sprawdzam tutaj piękne w ogóle komunikaty. Jest o 24 gotowe roboty do walki na pierwszym tierze, 33 na drugim, na moim jest 16. Czyli zaraz powinienem dołączyć do jakiejś rozgrywki. O. I to kolejna taka zmiana, nie wiem, czy już o niej mówiłem, to właśnie do 15 robotów na niższych tierach. To jest także bardzo, bardzo ciekawe. No, 10 tier, niestety tylko jeden chłopak jest. No tam za bardzo nie zawalczą. Myślę, że to też nie jest ta godzina, jest 15:29. Myślę, że to jeszcze nie jest ta godzina, kiedy Gimba wraca. I dlatego tyle nie ma tego tak dużo. Poczujcie się trochę tałcinowo. Ja się napiłem w tym momencie, ale to dlatego, że mi zasycha w gardle strasznie. O, musimy troszeczkę poczekać, ale zobaczcie, ta ilość się zwiększa. To jest fajne. No i w przyszłych patchach wejdzie optymalizacja gry. Nawet nie można grać na tym, na parapecie.
W sensie, nie wiem, wood PC w ten desy, nie, że na parapecie komputer postawić. O. O, i mamy walkę. I czy będzie druga mapa? No nie, jest to sama. Dwa Aurelion Impact Servers. So, pokazynek z polodówki zrobi pożogę. Ja nie, po prostu to będzie świetne. Okej, mamy 11 sekund do tego. Zobaczymy sobie jakieś tutaj ciekawe pomysły. Wiesz, czy coś nowego, czy nadal budują pontony. Nadal są pontony bardzo istotne. A tutaj jest... O, kolega tutaj, zobaczcie. To też jest bardzo słodka konstrukcja, bo to nie dość, że jest wytrzymałe, to ma bardzo stawiana działka. Tylko jak to się wywróci, to jest lipa, nie? O. Strasznie zmniejszyli fire rate do tych działek. Kurczę, ten mój jest taki niestabilny bardzo. Przecież skręca ładnie, nie? Zobaczcie, jak to ładnie paluje. Dobra, skupmy się może na grze, żeby nam tutaj nie rozdali. Ja może nie pokażę skilla, bo tego skilla mi brakuje. Ja odpaliłem tą grę po ho, a może i dłużej, bo jakoś nie bardzo miałem czas na to. Chciałem nagrywać Izaczka, na Izaczka wszyscy czekają. Ale ta gra ma potencjał i bardzo, bardzo ją cenię. I bardzo cenię deweloperów gry, że tak w pocie czoła pracują nad aktualizacjami. Może tego nie widać. Każdy może hejtować, ale to naprawdę wymaga pracy. Każda taka duperela, która... O, może komuś fraga podproszę? A może i by było miło. O, poczekajcie, nie, ja nie chcę się wywalić. Dobra, wywaliłem się, ale... Ostrożnie. O, pięknie. To jest strasznie opływowy pojazd. I to jest słodkie. Ja wróciłem do moich kompanów. Zobaczcie, teraz jest taki teamwork. To jest bardzo ciekawe. No i to, co najważniejsze, wprowadzą te plutony. To jest bardzo, bardzo ważne. O. Trochę się laguje. Nie ukrywam. Wszystko tu skacze. Nie wiem, ten kolega chce mnie popchnąć i chce mnie przewrócić, ale zaraz go przepchnę, bo jestem cięższy. Oj, to tego to nie chcę wylecieć. Zaraz, spadaj, kolego. I tak. No i walczymy. Coś mnie tu obija. Ło, Zenek. Przewróciłem się, ale to nic. Powinienem sobie dać radę jakoś uciec. No niestety. Wystrzelali mnie. Wydaje mi się, że jestem jeszcze za słaby na trzeci tier i wydaje mi się, że gra jest zbyt głośno. Także będzie trzeba zrobić remodeling albo bardzo, bardzo, bardzo ulepszyć go, więc ja sobie przysiądę przy Robocrafcie i... niedługo zaprezentuję Zenka z porodówki V2. I Zenek z porodówki V2. Zenek z porodówki, właściwie nie wiem, czemu Zenek z porodówki. Kto rusiś? Atakuje. Nie, no nie wiem. O, i czat działa, i wszystko jest. I pięknie, gra się rozwija. Nadal mamy ten hangar nasz taki śmieszny. O. Tutaj mamy planetę, w której się rozgrywają walki. No i ogólnie tak nic się zbytnio chyba nie zmieniło. Znaczy, zmieniło się dużo, nie ukrywam, ale... No, gdyby ktoś tam wiedział jeszcze coś o tym patchu, co tam było zmienione, ja najwyżej jeszcze doczytam sobie, bo ja czytałem to przedtem, ale tak na szybko. W trakcie tego patchowania miałem ten problem z tym patchowaniem i właśnie z naprawą tego fixa. Więc tyle na razie mogę powiedzieć. Jak sobie doczytam jeszcze bardziej, to jeszcze bardziej wam powiem. Wszystko opowiem o tej gierce. Znaczy opowiem o tych patchach i tak dalej, o aktualizacjach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Razem z Zenkiem z porodówki. W ogóle, moment. Czy ja mam jeszcze jakieś... To i grocko. A, to i grocko miał być ten Deployed Machine. O właśnie, to jest robot, którego chciałem wam zaprezentować wcześniej. Może pokażę, żeby wam was to troszeczkę nie ominęło. To jest pojazd ratowniczy. No miałem w zamyśle ratować rannych. Czyli tak, mamy jakieś działka, mamy jakąś fortecę. To jest transporter tak zwany. To musi latać. Włączamy wtedy silniki. Zgarniamy, tutaj się musi się dokulać jakiś nasz sojusznik. On sobie tu wjedzie, biedaczyna, my możemy mu pomóc go tam szarpnąć. Tylko nie wiem, jak ten hitbox tutaj działa, bo to jest też dosyć ważne. To trzeba budować ogólnie jeszcze. O, i bardzo przydadzą mi się w tym momencie te klocki, które wprowadzono. Okej, i tutaj zgarniamy naszego sojusznika i odlatujemy w niepamięć razem z nim na kapa, chroniąc go przed obrażeniami i nie dając fraga naszym przeciwnikom. I tyle. Okej, no i tyle. Właściwie powinienem jeszcze tu zrobić, o, coś takiego. Jakich klocków mamy takich tutaj, o, kolorowych jakichś, nic nie mamy. Wszystko zużyłem.
O. 7, nie, no to jest ciemno. Dobra, no zrobimy z tych. Powinno być tutaj, o, krzyż. Przepraszam, krzyż powinien być zrobiony, że to jest medyk. O, widzicie, to jest ambulans. Tak właśnie powinien wyglądać. O, zobaczcie, jak ładnie cienie wyglądają tu. To jest wszystko takie piękne. O. Pyk. O, pojazd ratowniczy. Przecież medyk. Mówi, że z innych klocków tutaj zbudowany. Znaczy ten, te krzyże porobione z innych klocków. Tutaj też byśmy mogli, ale dobra, to nie, to jest mało istotne. Tymczasem ja się z wami żegnam i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, misiaczki, papa, słodziaczki, jej. O, i teraz trzeba wyłączyć nagrywanie. Którym to było? Tym. Pa, pa.